Cześć, witajcie w kolejnym odcinku serii z gry Jagged Alliance 3. Poprzednim razem skutecznie dobiliśmy do brzegu kontynentu i ruszyliśmy przez sawannę w stronę lokacji, w której znajduje się pierwsza kopalnia diamentów. Dzisiaj zaczniemy sobie od dokładnego sprawdzenia tej lokacji i podejmiemy próbę przejęcia samej kopalni. Yes? No dobra, w pierwszej kolejności na pewno chciałbym przesunąć What? Rafa i mouse Let's go. Ale w stronę naszego szczęściarza Weynarda, bo tutaj ewidentnie mamy jakiegoś typa, z którym możemy zagadać. Być może powie nam coś ciekawego. Okej, okay, mouse wyposażymy w pistolet z tłumikiem. Okej, okay, całą resztę przesuniemy bliżej tego namiotu. Sprawdzimy sobie, czy ktoś znajduje się w środku. MD present. Yeah. Enemy soldier. Looks like he is just doing his job at the moment. Okay, Livewire zauważyła żołnierzy nieprzyjaciela. Go in stealth mode. Grizzly wchodzi w tryb ukrycia. No dobra, czyli tutaj mamy przynajmniej trzech. Raczej nie będę w stanie ich zaatakować bez zaalarmowania kolegi. W takim razie, jeżeli już dojdzie do walki, musimy być tutaj względnie dobrze rozlokowani. Barego również przesuniemy blisko. A my ruszamy dalej w stronę szczęściarza. Okej, Barry coś tam zauważył. Przedmiot w namiocie, natomiast no ja na razie tam nie będę wchodził, bo nie chciałbym napatoczyć się na przeciwników. Podejdźmy sobie tutaj. Okej, mouse widzi pierwszego przeciwnika. Ready. I can't do that during combat. Okej, okay, Raf mówi, że nie może się rozpraszać w czasie trwania walki. Okej, w takim razie z nimi będziemy mogli porozmawiać, ale dopiero jak pozbędziemy się przeciwników. Quiet. I'm good at making people ignore me. Okej, widzimy cele z prawej strony. Quiet as a church mouse. Przynajmniej trzech. Wydaje się, że ten tutaj jest zupełnie sam. Not a problem for a mouse. Okej, niech mouse podejdzie bliżej. I'm good at making people ignore me. Okej, widzi cel. W razie gdyby Raf nie trafił. Miejmy nadzieję, że ten trafi i mouse nie będzie musiała ratować sytuacji. Ależ świetna akcja tutaj z tą wyciszoną snajperką. Dobrze, zobaczmy, czy widać kogokolwiek z tej pozycji. Naboje. Po drugiej stronie mamy kolejnych dwóch przeciwników. W takim razie w tym sektorze mamy trzech, tutaj również trzech, to jest sześciu. Tutaj 8. No chyba, że któryś z nich tutaj przechodził na prawo. Ja myślę, że ta pozycja, w której w tym momencie jest Raf, jest genialna, jeżeli chodzi o karabin snajperski. I myślę, że dobrze by było, żeby Grizzly również znalazł się na tym podniesieniu. Natomiast zanim on ruszy sobie radośnie na lewo, dobrze by było mieć pewność, że nie ma tutaj żadnego przeciwnika. Okej, okay, leć na drugą stronę. Tresowana hiena. No tak, mieliśmy informację na temat tego, że w sektorze znajdują się cztery tresowane hieny. Tam wydaje mi się, że widziałem przynajmniej trzy. Okej, okay, tutaj go nie mogę postawić. No dobrze. Livewire jest widoczna. No, w
ostatniej chwili, wydaje mi się, odsunąłem ją z pola widzenia przeciwnika. No, ta sytuacja tutaj jest zdecydowanie bardzo mało komfortowa dla mnie. Mamy tylko dwóch najemników. Oczywiście jest tutaj jeszcze dostępny MD, ale to jest i tak mała siła ognia. Jesteśmy trochę rozproszeni. Nie wiem, czy to jest dobra opcja. Chociaż nie widzę innej, szczerze powiedziawszy. To gniazdo snajperskie, myślę, że spełni swoją rolę wyśmienicie. Prawda, RAF nie jest tutaj przy żadnej osłonie, więc też nie jest to idealne rozwiązanie. Maus jest zupełnie sama. Okay, przesuńmy Barego na lewo, zobaczmy, czy coś widać. Hieny teoretycznie są tutaj. Na tym odcinku również spacerują przeciwnicy. No, będziemy walczyli na dosyć szerokim odcinku. MD present. I guess. Ready to do stuff. Kryjmy wszystkich. No dobrze. Zanim oczywiście zaczniemy tutaj robić cokolwiek, to dobrze byłoby przejść jeszcze Maus z lewej strony. Tutaj mamy bardzo dużo możliwości generalnie, dlatego że są osłony, jest dobre pole widzenia na tych przeciwników tutaj. Z drugiej też strony, w momencie kiedy większa część naszych żołnierzy będzie tutaj, a ci przeciwnicy nadbiegną z tej strony, to oni będą na podwyższeniu, co nie będzie dla nas dobrą opcją. Ok, tutaj mamy dwóch snajperów, którzy ewentualnie będą zabezpieczali ten teren. Nie wydaje mi się, żeby ktokolwiek tutaj był. Idziemy trochę do przodu, Livewire. I zobaczymy, czy cokolwiek będzie widać. No dobra, ci póki co spacerują sobie spokojnie. Oczywiście jak ja strzelę, nie wiem do końca, czy tutaj gdzieś z tyłu nie ma jeszcze jakiegoś przeciwnika. Teoretycznie tego tutaj moglibyśmy próbować zeszczelić. Okej, strzeliłem, ale jakoś totalnie z czapy, szczerze powiedziawszy, bo kula weszła w ziemię tuż przede mną. Generalnie nie miałem zbyt dużej możliwości strzelić. Nie wiem, czy to jakiś mały glitch był, czy ja tutaj coś źle ponaciskałem. W każdym razie głowy, w momencie kiedy naciskałem na głowę, nie byłem w stanie nacisnąć tego przycisku. Może dlatego, że RAF leży i nie ma tutaj chyba widoczności na ten cel w tym momencie. No dobra, w takim razie nie pozostaje nic innego, jak wstać. Przecież dalej nie ma widoczności na ten cel, to jest ciekawe. Mamy bezproblemową widoczność na cele dalej, ale na tego bliżej... Niestety nie. No dobra, zobaczmy, co jesteśmy w stanie z tego uklecić. Możemy podejść tutaj. No i będę musiał atakować głowę. 4 punkty akcji. No myślę, że ten atak nie zadziałał tylko i wyłącznie dlatego, że przeciwnik zwyczajnie nie był widoczny. Ok, 4 przeciwników mamy po drugiej stronie. Kryją się za osłonami. A my nie mamy już tutaj jakiegoś specjalnie dużego pola manewru. 9 punktów akcji, możliwość przebicia pancerza. Lekkie skupienie, próbujemy. Okay, pierwszy strzał, Grizzly elegancko. Trafia cel i pierwszego mamy z głowy. No dobrze, my z kolei mamy Barego i mamy tutaj te wszystkie hieny. Still undetected. Natomiast Barry znajduje się teraz z lewej strony. Trochę kiepsko dla mnie, bo lepiej
by byłoby, gdyby znajdował się tutaj. Wydaje mi się, że chyba dobrą opcją będzie zużyć granat, żeby te hieny pozabijać. Czy ja jestem w stanie przerzucić ten namiot? Wydaje mi się, że tak. W takim razie tak robimy. Yes, that was efficient. I am pleased. That was so cool. I wish I could shoot like that. Granat, jak widzieliście, był bardzo skutecznie rzucony. Okej, live wire mógłbym przesunąć tutaj, chociaż gra nie pokazuje mi, że jestem w stanie stąd strzelać. Ciekawe. It's an easy shot to make from cover. Okej, generalnie bez problemu. W takim razie strzelamy. Niewiarygodne, że Livewire jest tak mocnym przycelowaniem. Generalnie z bardzo bliska nie trafia. Całe szczęście mamy jeszcze MD. Próbujmy. No i mamy maksymalne przycelowanie, gdy MD nie ruszając się strzela do przeciwnika. To jest bardzo duży plus tej modyfikacji do FAMASa. Okej, ciężko powiedzieć, czy tutaj są jeszcze jakkolwiek przeciwnicy. My i tak w tym momencie nie grzeszymy już specjalnie dużą ilością punktów akcji. Zróbmy sobie Overwatcha na ten teren. I puszczam kolejkę dalej. To, co najbardziej mnie interesuje, to oczywiście przeciwnicy w tym rejonie, który widzimy teraz. Wykorzystują swoje punkty akcji, aby skrócić kąt. Są teraz przy tej ścianie najbliżej nas, przez co no, nie mamy za bardzo możliwości prowadzenia skutecznego ognia. Bez wątpienia Maus trzeba wycofać. Niech ona sobie stanie z tej strony za osłoną. No i zobaczmy, czy jesteśmy w stanie prowadzić tutaj skuteczny ostrzał. Teoretycznie gra wskazuje mi, że widzę ten cel. No, ale niekoniecznie, jak widzicie. Znajduje się bardzo daleko. Myślę, że nie będę nawet próbował. Zastanawiam się, ci przeciwnicy tutaj, czy będą próbowali wchodzić tędy, czy może spróbują pójść prawą stroną. Generalnie ciężko powiedzieć. Tak czy inaczej, myślę, że my sobie tutaj ustawimy jakiegoś Overwatcha, pod warunkiem, że ta skała nie jest na tyle wysoka, że mi to uniemożliwi. Wydaje się, że Grizzly jest w stanie tutaj ustawić Overwatcha. W takim razie niech tak zrobi. Dobrze, Rafa. Chyba przesuniemy tutaj. Może będzie miał większe możliwości strzeleckie względem tego celu. Okej, gra dalej twierdzi, że go nie widać. Nadal moje szanse trafienia go są praktycznie żadne. My sobie zrobimy Overwatcha na ten teren. W razie gdyby z tej strony przeciwnicy postanowili się do nas podkraść. No dobrze, a my naszą drugą grupą ruszamy dalej. Livewire podchodzi do pierwszej osłony. Tu generalnie nie jestem w stanie zrobić Overwatcha. Robimy na tą stronę. Okej, moglibyśmy próbować podejść od tej strony. Mielibyśmy dobre pole ostrzału na ten teren poniżej. I will do. Okej, bary na pozycji, nie ma już punktów akcji. No, MD nie ma tutaj jakoś specjalnie dużego pola ruchu. Niech przejdzie tu. On nadal jest ukryty, chyba jako jedyny. Dobrze, puszczamy kolejkę, bandyci wchodzą do góry. Okej. Padają strzały. Póki co nikt nie dostał obrażeń. Teraz Raf delikatnie. Jest przygwóżdżenie, niecelność. Okej. Raf generalnie tutaj z Grizzlym wydaje się, że są jak na dłoni
dla tych przeciwników. Natomiast chyba duże plusy dostajemy do tego, że jednak jesteśmy na podwyższeniu. Okej, mamy w zasadzie dwa cele. Nie będę miał maksymalnego przycelowania, ale lepsze to niż nic. Okej, Grizzly ponownie skutecznie. Na razie zabija tylko on. Okej, Raf widzi ten cel. Również mamy przebicie pancerza, chociaż no, mamy tutaj te negatywne statusy u Rafa w tym momencie, więc jakoś specjalnie mocno celować nie jestem w stanie. Ok, ale Raf jak najbardziej skutecznie również trafia. Jest Maus na blisko, może strzelać w głowę. Strzela, ale niestety nieskutecznie. Na korpus strzelać nie będę, bo jest opancerzony. Mogę spróbować jeszcze raz w głowę. A i tym razem Maus się rehabilituje. Okej, Livewire tam. Jakieś feministyczne pierdu. Kobiety są najlepszymi żołnierzami. Niech będzie. Natomiast to, co interesuje mnie bardziej, to to, czy ja tu jestem w stanie bezpiecznie z prawej strony zbliżyć się do naszych celów. Niestety nie będę w stanie już tutaj ustawić żadnego Overwatcha. Barry Unger. Okej, Barry mógłby tutaj skryć się za połowiczną osłoną. Natomiast Barry to jest postać, która najmniej by mnie interesowała w tym miejscu, szczerze powiedziawszy. Bo poza tym, że ja mógłbym tutaj rzucić granat, to tak naprawdę niewiele więcej jestem w stanie nim zdziałać. A też raczej ciężko będzie mi tutaj się skitrać na tyle dobrze, żeby potem w jednej kolejce doskoczyć w miarę blisko i użyć strzelby. No dobra, ale MD to już jest inna kwestia. W takim razie jego... Ja chyba jego wyprowadzę z tego ukrycia. To zwiększy mój zakres ruchów. Okej, will do. Okej, niech będzie tutaj. I am in movement. No dobra. Barry na pozycję z prawej strony i to jest koniec moich punktów akcji. Bandyci zbliżają się do nas. Ponownie strzelają na podwyższenie w Grizzly'ego. Tym razem bardzo skutecznie. No i kolejny wchodzi. W takim razie kolejnego mamy tutaj w zasadzie jak na wyciągnięcie ręki. Zacznijmy od Maus. Ponownie głowa. Kurde, no nie wiem, nie jestem przekonany po tym pierwszym nietrafieniu, ale i tak pozostanie 5 punktów akcji. No, ewidentnie. Maus tutaj musi jeszcze potrenować. Drugi strzał w głowę, również niecelny. No dobrze, w takim razie pozostaje nam Grizzly. Z przebiciem pancerza. Elegancko, Raf. Okej, widzi tego przeciwnika. W takim razie możemy próbować na korpus z maksymalnym przycelowaniem. Chodzi ale tylko za 19 punktów obrażeń. No dobra, ja muszę jeszcze zobaczyć, jak to wygląda, jeżeli chodzi o M14, bo zdaje się, że ona chyba nadrabia tym, że ma możliwość strzelania krótką serią. Bo jeżeli chodzi o obrażenia, no to chyba tutaj Gewehr faktycznie jest lepszy, nie? 1,36. Yes. A tutaj 1,11. No dobra, tak czy inaczej, lecimy dalej. Livewire here. Mamy Michael here. MD, którego moglibyśmy postawić tutaj i zobaczymy, czy jesteśmy w stanie prowadzić skuteczny ostrzał. Okej, bandyta jest za daleko, ale możemy ustawić Overwatcha.
No dobra, Barry już mógłby zejść na dół. Ta pozycja tutaj już byłaby całkiem niezła, ale też nie chcę szarżować zbytnio na to otwarte pole. Bo myślę, że mógłbym się zdziwić. Czy mam darmowe kucnięcie? Niestety nie. Ok, pozostaje Livewire. Fine. I puszczamy turę dalej. Ok, przeciwnik przesunął się trochę bardziej na lewo. Otwiera ogień z serią, ale generalnie nieskuteczny. Ok, Barry mógłby spróbować podejść tutaj. Przeciwnik w zasięgu. No, chociaż niekoniecznie. Dla strzelby to jednak jest nadal zbyt daleko. Ale spróbujmy na korpus. Ok, wchodzi. Wchodzą dwa negatywne statusy. I jak widzieliście, pociski trafiają w cel. Zacznijmy od Grizzly'ego. Korpus. No, Grizzly jest bardzo skuteczny. Nie ma co do tego wątpliwości. Dochód z kopalń. Gratulacje, właśnie udało ci się wyzwolić kopalnię diamentów. Legion z pewnością zechce ją odbić, stąd też twoim priorytetem powinno być wyszkolenie milicji do obrony tego miejsca. Kopalnie zapewniają stałe źródło dochodu, zależne od lojalności najbliższej osady. Wygrywanie bitew z Legionem w tej okolicy oraz pomaganie mieszkańcom na różne sposoby zwiększy lojalność tutejszej populacji i pozwoli ci czerpać większe zyski. No dobrze. Myślę, że w tym momencie już możemy pogadać z szczęściarzem. Thank you for getting rid. My name is Venna. Lucky Venna. I am part-time professor of archaeology, expert on the occult, and obtainer of forgotten valuables. Okej, gościu jest archeologiem na pół etatu, jak sam twierdzi. Ciekawe, czy my jesteśmy w stanie przekazać mu maskę. Can you believe those idiots? They are digging for tiny diamonds among the ruins of legendary King Mufumu's palace. A very rich man he was. Okej. Za każdym razem, gdy klikam, pojawia się inny dialog, więc zobaczmy, czy on ma coś ciekawego do powiedzenia. I'm sure the treasure of Mufumu is somewhere close by. The scripts clearly mention a certain tree, but I can't find anything matching its description. Oh, you're still here? Did I say tree? I meant three stones. A treasure near three stones. Yes. No to bardzo ciekawe, nie? Bo gość przekazał nam właśnie informację na temat jakiegoś zakopanego skarbu. Szczęściarz Weynard wspomniał o skarbie ukrytym w pobliżu drzewa, gdzieś w okolicach sektora kopalnia Mfumo. No dobra. Potem zmienił swoją wersję na to, że skarb jest ukryty gdzieś w okolicach trzech kamieni. Ale coś ściemnia chyba. No dobra. Jest drzewo tutaj. Myślę, że najpierw sprawdzimy sobie właśnie drzewa. Ale zanim to, to oczywiście w pierwszej kolejności zbierzmy z trupów wszystko, co nam pozostawili. No proszę, AK. Maus jest w stanie go podnieść. Jak najbardziej rozładujmy od razu. No i naboje wszystkie. Górnicy od razu wrócili do pracy. Okej, tutaj tylko naboje. 1250 dolarów. Elegancko. When is my 15-minute break? Kolejny przedmiot. I kolejne 750 dolarów. Czy ja jestem w stanie gadać z tym kurczakiem? Mogę go zbadać. Spróbujmy. Oh, this is Schliemann, my little feather tomb raider. He has the mystical power of discovering hidden treasures. Come on, boy, snatch! No okej, okay. Kurczak ma magiczne moce odnajdywania skarbów. Oh, look, he's got a trail. That's it, Schliemann, make papa rich. Znalazł trop, więc myślę, że warto podążać za kurczakiem. What did you find? Roger.
God damn it, Schliemann! We've talked about this! The price of corn is terrible these days! Biegnie też szczęście, aż może ja powinienem go zostawić, bo jak znajdę ten skarb razem z nim, a już na pewno przy użyciu jego kurczaka, to może ten rościć sobie prawa do tego skarbu, a tego wolałbym uniknąć. Na razie ja kurczaka zostawię w spokoju. Pójdziemy z samym Grizzlym do drzewa, które widzieliśmy wcześniej. I mam nadzieję, że tam po drodze nigdzie nie będzie żadnych materiałów wybuchowych. Warto, myślę, pamiętać o tym, że z NPC-ami da się prowadzić wielokrotnie dialog, bo można tutaj łatwo coś pominąć. Okej, tutaj mamy tylko środki medyczne. Czyżby to drzewo było fałszywym alarmem? Generalnie chyba nie ma już innego drzewa, nie? Jeżeli drzewo okaże się możliwe miejsce ukrycia skarbu, okej, no czyli jest tuż przy mnie. No dobra, tylko w jaki sposób ja miałbym to miejsce odkryć? No nic, myślę, że przybiegniemy tu wszystkimi i zobaczymy, czy mamy w zespole kogoś, kto ma wystarczająco dużo percepcji, żeby to wykryć. Wykop wydobywczy. No generalnie nasi tutaj nic nie widzą, jeżeli chodzi o wspomniany wcześniej skarb. Miejsce zasadzki patrolu. No ciekawe. Dobra, zróbmy sobie tak, że jeszcze posprawdzamy dokładnie ten obóz. Okej, tutaj jest jeszcze jedno drzewo. Niech sobie tu... Okej, jest mouse. Znaczy, jest skarb. Mouse jest w drodze, więc zaraz sobie sprawdzimy, czy coś ciekawego uda się tutaj znaleźć. Ready. Affirmative. A razem sprawdzimy kolejny namiot. We can use this. Okej, jest złom. Potrzebna mechanika. Masz Meczeraf, ogarnie ten temat. Jeżeli nie, no to... Będę musiał podejść Grizzlym. Okej, udało się bez problemu. Test inteligencji nieudany. No dobra. Kto ma najwyższą inteligencję? Chyba Barry, nie? Tutaj 65. Barry ma 93 aż. Już nie, tutaj MD ma... Źle spojrzałem wcześniej. 94... ma MD i 94 ma Livewire. No dobra. W tym razie niech temat ogarnie MD, a my w międzyczasie sobie sprawdzimy, czy tutaj jeszcze coś ciekawego da się zabrać. Turnicy szybko wrócili do pracy. Okej, Livewire. Livewire otworzył, czy MD? No, MD prawdopodobnie otworzył i możemy... A my możemy zobaczyć, co tutaj zostało ukryte. Antyczna gliniana tabliczka. Pokryta hieroglifami tabliczka być może zawiera tajemną wiedzę ezoteryczną, a może to po prostu rachunek za kolację opłacony 3250 lat przed naszą erą. Dobra, jest wart 3000. Ja podobnie jak tej maski na razie tego nie będę sprzedawał. Ja bym chciał zobaczyć, czy my jesteśmy w stanie to w jakiś sposób wymienić być może z tym archeologiem. No nic, tak czy inaczej ważne, że udało się to zdobyć. Bo to ewentualnie już w tym momencie, gdy nas przypili, mamy 6000 dolarów na dzień dobry. Okej, odzyskanie części. Z tego obozu wzięliśmy już wszystko. Zobaczmy jeszcze tą ciężarówkę. Czy tutaj się coś może kryć ciekawego?
test siły nieudany. Okej, okay, Grizzly. Going. I wonder what this is. Grizzly'emu udało się bez problemu. I mamy kolejną wartą 3000 dolarów maskę. Nie jestem jej w stanie niestety składować w tym samym miejscu. Ale wydaje mi się, że to są takie przedmioty, takie buffy pieniężne, które jak poświęcimy czas, żeby sobie tutaj dokładnie poszukać, to po prostu zyskujemy pieniądze. No nic, Grizzly ma przy sobie te maski, więc kopnijmy się do Weynarda i zobaczmy, czy coś tutaj jesteśmy w stanie z tymi maskami podziałać w kontekście tego NPC-a. Fortune and glory, my friends! Fortune and glory! Okej, fortuna i chwała. You remember Schliemann, right? It seems my fellow raider of lost valuables has once again picked up the scent of nearby treasure. Okej, gościu ewidentnie zbyt wielką wiarę przykłada do swojego kurczaka. No dobra, powiem wam tak, ja myślę, że biorąc pod uwagę fakt, że mało mamy w tym momencie tych pieniędzy, ja chyba to sprzedam. Przedmiot może zostać wymieniony na pieniądze. Relikt wspaniałej historii, Grand Shien. No, myślę, że gdyby dało się zrobić z tym jeszcze coś, to może byłaby tutaj informacja. Chociaż nie wiem, może będzie jakieś zadanie, które będzie wymagało od nas zdobycia takiej maski. Ale myślę, że jedną możemy sprzedać. Zdeponujemy za 3000 dolarów. No i to by było na tyle w tym sektorze. I'm pleased to work with real professionals for a change. Unlike your colleagues from Merck, you don't get lost and you actually deliver. Aren't you forgetting something, Corazon? I'm running the show here. You keep throwing Mercs at me. You'll soon run out of them. You! Get off my frequency! I have nothing to discuss with you. Santiago out! No proszę, i teraz wtrącił nam się do rozmowy na kanale sam Major. A Santiago nas pochwaliła za to, że jesteśmy bardziej ogarnięci niż najemnicy, którzy tutaj dotarli przed nami. Mamy lojalność na poziomie 20% w tej miejscowości, niedużo. Wydaje się, że aby czerpać największą korzyść z tej kopalni, to musielibyśmy w pierwszej kolejności ogarnąć to miasto, żebyśmy mieli te sektory tutaj zabezpieczone. Wtedy dochód będzie płynął szerszym nurtem. Tutaj również mamy do zdobycia jakieś pieniądze, ale wydaje mi się, że to jest kwestia drugorzędna. Na pewno w pierwszej kolejności chciałbym wyleczyć rany u wszystkich, którzy tego wymagają, a to jest generalnie tylko RAF. Więc ładnie. Klasycznie naprawa przedmiotów. O, tutaj popsuło się mnóstwo rzeczy. Tego akacza nie używamy, więc wydaje mi się, że jego nie będę tutaj wsadzał. Dobra, w takim razie to wymienimy sobie na to. Niech naprawia. Zwiad terenu. Żeby skutecznie zwiad prowadzić, jest potrzebna wysoka inteligencja. No dobra, niech Barry zrobi taki zwiad. Wybierz maksymalnie dwóch najemników do tej operacji. Okej. Zbieraj informacje wywiadowcze, przeprowadź rekonesans w promieniu dwóch sektorów i skontaktuj się z miejscowymi, aby pozyskać informacje wywiadowcze na temat pobliskich sektorów. Okej, czyli taki rekonesans przeprowadzi Barry w promieniu dwóch sektorów. No to jest nieźle, bo to w takim razie objęłoby te miasto, które znajduje się obok mnie. Się zastanawiam, czy może nie lepiej, żeby poszedł ktoś jeszcze z nim. Niech pójdzie Mouse. I have initiated work on this task. No dobra. No i bez wątpienia trzeba zająć się szkoleniem milicji, chociaż dowodzenie tutaj w tym momencie chyba najlepiej ma RAF, więc wydaje się, że puściłem moich w teren, może troszkę za szybko, bo to szkolenie milicji jest generalnie bardzo ważne, żeby tutaj przeprowadzić.
No dobra, niech... Kurde, $2000 będzie to kosztowało. No to sporo kasy. Ciekawe, czy ten koszt wzrasta, jeżeli szkoli mniej kwalifikowany do tego najemnik. Na razie chyba sobie odpuszczę, szczerze powiedziawszy. Dobra, niech leci. Zróbmy to, co najważniejsze w pierwszej kolejności. No dobra. Nauczyli się. Czy wyuczył się? Nie uczyli się oczywiście, Raf się leczył. No i zobaczmy, czy Raf będzie miał tutaj większe możliwości, a przede wszystkim, czy będzie tańszy. No tak, jak najbardziej. Wpływa to na cenę. Zwróćcie uwagę. $400, no to całkiem nieźle. Koszt 1560. Dobra, nie wiem, czy jest sens tego Grizzly'ego tutaj wsadzać. Niech szkoli Raf. Okay, Livewire zakończyła swoje zadanie. Ale czy ona mogłaby robić coś innego? Ona by mogła szkolić naszych, tylko w czym ona jest dobra? Tak naprawdę. Tak, zanim to chyba powinienem sobie najechać. O, tutaj. No, inteligencję ma wysoką. I ma mechanikę wysoką. No tylko czy ja potrzebuję mechaniki tutaj jakoś specjalnie? Nie wydaje mi się. Ma zręczność też dosyć wysoko na 80 poziomie. Mogłaby szkolić ze zręczności. Fajne jest to, że ten czas, który jest nam dany na widoku satelitarnym, trzeba tutaj sporo kombinować, żeby wykorzystywać ten czas jak najlepiej się da. Okej, mamy przychód, pieniądze rosną, co osobiście bardzo mnie cieszy. Znaleziono zaopatrzenie. Barry i Mouse, personel, zakończył zwiad terenu i znalazły dane wywiadowcze na temat sektorów H8. G6, F8 i dżungla F9. Przejęto część zaopatrzenia wroga. No dobra. No to chyba nieźle, że udało się ogarnąć sporo tych... Nie mamy też tutaj żadnej informacji na temat tego, więc generalnie jak już będziemy w sektorze, no to będziemy dopiero widzieli, że mamy tam po prostu te dane wywiadowcze. No i okej, niech będzie. Kończą się kontrakty i to masowo, czeka nas mnóstwo wydatków. No i pytanie, czy my to udźwigniemy? Ewentualnie mamy jeszcze 6000 w przedmiotach, które możemy sprzedać. Dobra, Raf zakończył szkolenie milicji, 1560, aby wyszkolić kolejnych. No wydaje mi się, że kopalnia diamentów to jest rzecz ultra ważna, którą należy zabezpieczyć jak najlepiej się da. Niech szkoli dalej. Well, look at that. You learn something new every day. No dobra, nasi się tutaj nauczyli. MD jeszcze się szkoli. Wolny jest Barry i Mouse, bo wrócili ze zwiadu. Okej, jeżeli chodzi o naprawę przedmiotów, to tutaj nic nie potrzebuję. No, chyba generalnie wszystko jest ok. Tutaj może ten trening najemników. Czy ja gdy wchodzę w zmianę tego, to ten trening zostaje chyba automatycznie, sądząc po tym dźwięku, który przed chwilą był, on zostaje chyba automatycznie przerwany. No to generalnie chyba niepotrzebnie to robię, bo straciliśmy tutaj trochę czasu. Dobra, niech się szkolą. Pierwszy kontrakt za chwilę dobiegnie końca. No okej, 11 tysięcy. Na razie tylko Grizzly. 7 dni za 3 tysiące. Niech będzie.
Okej, okay, kolejna milicja. Szkolimy dalej. Hey, neat. I learned something new today. No i kolejny najemnik z kontraktem, który wygasł. Hello. You know, the sweets here aren't as bad as I thought. Anyway, my contract needs to be extended. How about it? 3 dni, 1650. Myślę, że ja również powinienem już powoli się zacząć zastanawiać, czy by przypadkiem tutaj kogoś nie wymienić, nie? Bo, może jeszcze nie teraz, bo mój stan pieniędzy jest dosyć tragiczny, bym powiedział. Ale myślę, że za jakiś czas już ten temat, myślę, że powinienem rozważać. Choć na razie, szczerze powiedziawszy, nie widzę, żebyśmy mieli jakieś większe problemy z pokonywaniem tych przeciwników, nawet grając na wyższym poziomie trudności. No dobra, tutaj się wyszkolimy. Mamy 9 przeciwników w mieście znajdującym się obok. No ale chyba trzeba będzie atakować, bo nic specjalnie więcej tutaj nie zrobimy. Okej, kolejną milicję jak najbardziej szkolimy. Zanim wygasną te dwa pozostałe kontrakty, może warto byłoby już ruszyć w stronę tego miasta. No dobrze, zerknijmy, czy coś jesteśmy w stanie tutaj zrobić. Naprawa przedmiotów. Został chyba tylko ten jeden AK, którego nie używamy. W takim razie tutaj raczej nic nie muszę zrobić. Szkolenie milicji trwa, leczenie ran niewymagane. W takim razie niech reszta zostanie bezczynna, niech odpoczywają ile wlezie, zanim ruszymy dalej. Okej, mouse. Kolejny kontrakt. How about you extend my contract? 5 dni, 4000. Okej, zróbmy w takim razie na 3 dni. Okej, milicja wyszkolona. Szkolenie milicji ukończone, wyszkolenie żołnierzy samoobrony. Nie można dalej szkolić milicji. Wiemy, że milicja na poziom elitarny może wejść tylko poprzez prowadzenie walki z wrogiem. Dobrze. Zatrzymujemy w takim razie i ruszamy w stronę miasta. Mamy 9 przeciwników, więc zapowiada się sroga potyczka. W takim razie wchodzimy do sektora i zobaczymy, co uda nam się tutaj zobaczyć. Jest noc, jest ładna pogoda i mamy dane wywiadowcze. Co osobiście bardzo mnie cieszy. Myślę, że ten zwiad warto robić. Mamy wrogów w centralnej części, jest rynek. Pozycja na flance. Zachodnia strona, zachodnia strefa rozlokowania, to jest to miejsce tutaj. Mamy również mały rynek. Okej. Sporo zabudowań z prawej strony, tutaj również wrogowie. Jest punkt obserwacyjny w formie wieży, na którą da się wejść. Może to jest dobra opcja. Pytanie, czy od tej strony da się tutaj dostać do tej wieży? Bo jeżeli jedyną opcją dostania się tam jest przejście tędy, to tutaj już na dzień dobry widzimy, że jest jeden wróg. No, ciężko powiedzieć, czy tutaj od tej strony dałoby się dostać do tej wieży. No myślę, że na pewno warto to sprawdzić. Gra nie wskazuje nam, żebyśmy tutaj mieli jakichkolwiek innych wrogów, co oczywiście nie wyklucza tego, że tam są wrogowie. No dobra, tutaj mocne zgromadzenie przeciwników. No dobrze, wydaje mi się w takim układzie, że nie będziemy dzielili naszych, że rozlokujemy się tutaj. Okej. Co tutaj jeszcze mamy? Tajna skrytka w jeziorku, w którym pływa trup. Na pierwszy rzut oka wydaje mi się, że ta pozycja jest gorsza. Oczywiście nie jest wykluczone, że tak nie jest, bo jest sporo zabudowań, więc może i dobrą opcją byłoby nadejść z tej strony. Być może też tutaj mamy lekkie podwyższenie.
Chociaż nie wiem, ciężko tak stwierdzić. Natomiast ja jestem bardziej przekonany do tej opcji z tą wieżą. W takim razie podejdziemy sobie z prawej strony. Ja sobie tutaj zapiszę, w razie gdyby na dzień dobry miał trafić na przeciwników. Okej. Okay. Wchodzimy w ukrycie. Samochód wjechał dosłownie do chałupy. Kolejnych dwóch przeciwników wychodzi na ulicę. No dobra. Na spokojnie. Ktoś odpalił racę. Kolejny przeciwnik w centralnej części. Tutaj mamy jednego typa, który wydaje się być osamotniony. A za tym idzie Raf i Mouse. Yes? Mogliby spróbować przejść prawą stroną. Bez wątpienia muszę uważać na typa z racą, bo... No, zresztą my tutaj chyba jesteśmy w tym momencie na mocno oświetlonym terenie. Okej. Okay. Okej, okay, spróbujmy podkraść się do typa od tyłu. Na pewno cieszy to, że oni spacerują tutaj nie w grupach, a przynajmniej tak to wygląda na pierwszy rzut oka. Na przykład ten tutaj z racą wydaje się łatwym celem. Ready. Okej, Raf niech podejdzie tutaj. No i zobaczmy, czy będziemy w stanie go w łatwy sposób zestrzelić. Ej, Raf trafia bezbłędnie. Przeciwnicy nieświadomi. No, tutaj mamy przynajmniej trzech. Więc jeżeli nie będzie możliwości podejścia od tej strony, no to raczej ta wieża jest dla mnie spalona. No dobrze. Póki co nieźle. Poczekamy, aż oddali się ten znajdujący się na drodze. What? I spróbujemy zapolować na typa z racą w ręku. W tym momencie jest raczej ciężki do dopadnięcia. Ktoś już próbował go naprawić. No dobra, tutaj chyba musimy naprawić ten wrak. Ciekawe, czy jest opcja przejścia. Na pewno tędy. Myślę, że jeżeli ja Rafa chciałbym wykorzystywać w taki sposób, jak to robię, to musiałbym u niego potrenować trochę skradanie. Okej, Raf trafia. Ale gość wydar ryja i chyba wszyscy są w tym momencie już zaalarmowani. Za chwilę sobie to oczywiście zobaczymy. To, co jest większym dla mnie problemem w tym momencie, to fakt, że ten, mimo że jest na skraju śmierci, to uciekł. Wydaje mi się, że najlepszą opcją dla mnie na przyszłość jest ustawianie mouse w trybie warty, dlatego że jeżeli zajdzie taka sytuacja, jaka zaszła w tym momencie, to chyba najlepiej jest mieć tą wartę, dlatego że jeżeli przeciwnik się zorientuje, że ja go trafiłem, a nie zginie, i spróbuję uciec, no to wtedy warta mouse